Was wszystkich bardzo serdecznie w projekcie, który polega na tym, aby poznać naszych prelegentów bliżej, ich drogę w Toastmasters, warsztat i taką część inspiracyjną. Efekt 100 mostów. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Andrzeja Mańkę. Uwaga! Andrzej prowadzi The Mańka Academy, które powstało w maju 2021 roku w Londynie. Andrzej biznesem zajmuje się już od czasów studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy to wspólnie z partnerką biznesową założył swoją pierwszą agencję reklamową InfoArte. Po przeprowadzce do Warszawy przez wiele lat prowadził firmę marketingową Five O'Clock. Przedsiębiorczość i spektakularny wzrost w biznesie znajduje się w kręgu jego zainteresowań zawodowych od 2005 roku. W tym czasie prowadził marketing, PR i sprzedaż dla największych firm z branży edukacji finansowej, takich jak Instytut Praktycznej Wiedzy, wydawcy książek Roberta Kiyosakiego oraz eProfit System, która regularnie organizowała elitarne seminaria dla inwestorów na rynku nieruchomości w Warszawie i, uwaga, w Londynie. Był też producentem i autorem programów w TVN i regionalnych ośrodkach TVP, dzięki czemu świetnie rozumie rolę narzędzi audiowizualnych w szybkim rozwoju biznesu. Od 2012 roku mieszka w Londynie. Pracował w Londynie m.in. jako Sales Sponsorship Manager w Media 10, głównej firmie eventowej w UK i Account Manager w Marcus Events, negocjując CEO międzynarodowych spółek inwestycyjnych. Już prawie kończę. Jest także NLP Practitionerem oraz pomaga w zarządzaniu londyńskimi klubami mówców publicznych. Uwaga, a w wolnej chwili słucha jazzu. Regularnie biega i spędza czas z córeczką Aleksandrą, która uwielbia architekturę, i synkiem Krzysztofem, który gra w profesjonalnym klubie sportowym i kocha muzykę. Andrzej, czy jest coś, co chciałbyś dodać do tego przedstawienia, a może chciałbyś nas czymś zaskoczyć, czymś, czego o tobie nie wiemy? Chciałbym dorzucić do tej ostatniej części, moje ostatnie osiągnięcie, czyli w końcu w kwietniu tego roku przebiegłem swój pierwszy maraton i od razu udało się w Londynie. I tak mi się to podobało, że od razu się zapisałem na przyszły rok w Londynie, ale teraz we wrześniu 24 biegnę maraton w Warszawie. Znajomi, że się bardzo fajnie biega. Mieszkałem bardzo długo w Warszawie, więc mam ogromny sentyment do tego miasta i w zasadzie przyleciałem na konferencję we Wrocławiu, ale zostaję w Polsce właśnie aż do maratonu. Będę pracował w różnych ciekawych miejscach, więc do tego bym dorzucił jeszcze maraton. Wow, no to super. W Toastmasters na pewno będziesz mieć wielu sprzymierzeńców biegania, bo z tego co ja tak obserwuję, to każdy gdzieś tą pasją do biegania też jest, można się łatwo zarazić. To prawda, taki dosyć powiedziałbym proste zajęcie, nie wymaga to jakiegoś specjalnego inwestowania w sprzęt czy w jakieś skomplikowane systemy, po prostu biegniesz, oczywiście trzeba to robić głową i trzeba się do tego dobrze przygotowywać, no ale jest to dość proste, jakby przebranie się z jakiegoś takiego wdzianka, powiedziałbym, biznesowego do takiego treningu, to jest kwestia pewnie nie więcej niż 5 minut, jak ma zwłaszcza się ten proces dobrze przetrenowany, więc jest to dość... Ale ja też myślę, że to ma bardzo duży plus taki networkingowy, że jednak w wielu dyscyplinach jest tak, przynajmniej ja tak odczuwam, chodząc na lekcje jogi, przychodzę, jestem na jodze, wychodzę. A tutaj jednak w tym bieganiu jest tak, że jakoś tak trochę łatwiej jest nawiązać gdzieś te takie relacje poza samym bieganiem. Może się tak zdarzyć. Znaczy bieganie też jest trochę sportem samotnym, powiedziałem. Znaczy jesteś ty, twoje, jeżeli lubisz muzykę, no to są też twoje słuchawki, twoje audiobooki albo muzyka. Żeby się przygotować do maratonu, to są dystanse takie treningowe. Przynajmniej ja na ogół takie robię, 10-12 kilometrów, tak mniej więcej. Ale fakty są takie, że właśnie pewnego dnia zacząłem od czasu do czasu biegać ze znajomymi, i się okazuje, że to jest świetny pomysł w zasadzie. Wcześniej mi się wydawało, że na właśnie pogłębienie znajomości, bo wcześniej mi się wydawało, że
bieganie, jak biegniesz, to jesteś tak zmęczona, że no, jak mogłabyś jeszcze rozmawiać? No nie, się okazuje, że się świetnie rozmawia podczas biegu. Można przebiec takie 10 kilometrów w zasadzie tocząc jakąś fascynującą dyskusję i w zasadzie się nawet nie czuję upływu czasu, więc... To ja sobie tak życzę, żebym nie była zmęczona właśnie w takich 10 kilometrów i jeszcze prowadzić jakąś inspirującą rozmowę. Wróćmy do tematów naszych związanych z wywiadem. To pierwsze pytanie. Gdzie usłyszałeś o Toastmasters? Jakby takie pierwsze spotkanie w ogóle z Toastmasters. Toastmasters, pierwszy raz z tą organizacją się zetknąłem, jak miałem taką półroczną przygodę w Bydgoszczy. Ja pracowałem wtedy w Warszawie i dostałem propozycję współpracy z firmą, która ma siedzibę w okolicach Bydgoszczy. No i kiedyś mieliśmy jakiś specjalny wieczór, taki biznesowo-towarzyski, no i się okazało, że ten wieczór biznesowo-towarzyski to było de facto spotkanie Toastmasters. Nie miałem wtedy jeszcze zielonego pojęcia o tej organizacji. No i tam, zdaje się, nawet miałem swojego pierwszego icebreakera. Też nie wiedziałem, że to tak działa. Dopiero pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy i na tyle mi się ta atmosfera spodobała, że to było trochę jak ziarno zasiane w umyśle. Przez wiele lat w ogóle do tego tematu nie wracałem, ale zapamiętałem, że to jest taka dosyć duża międzynarodowa organizacja i w zasadzie zapisałem się do Toastmasters dopiero jak się przeprowadziłem do Londynu i to też z małym opóźnieniem, jak się wziąłem, już na tyle dobrze poczułem z angielskim, że postanowiłem poćwiczyć te umiejętności językowe też w wystąpieniach publicznych, więc moje pierwsze kluby, w zasadzie jeden głównie, City Limits, to są kluby anglojęzyczne i dopiero chyba w zeszłym roku dołączyłem do polskojęzycznego klubu w Wielkiej Brytanii, więc jakby ten proces jest dość, powiedziałbym, rozciągnięty w czasie, ale zwłaszcza w ostatnich latach względnie intensywny, znaczy trochę się przyłożyłem do tych programów. Okej. Okay. Chciałbym wycisnąć jak najwięcej. Jakby to, tak jak we wszystkim, prawda, jest to zawsze jakiś proces edukacyjny, trzeba przejść przez rzeczy, które się lubi i na ogół przez rzeczy, których się średnio lubi albo w ogóle się nie lubi i wtedy dopiero przychodzą jakieś efekty, prawda, więc no, tak mniej więcej to wygląda. A jeszcze tak z ciekawości dopytam, kiedy był ten moment w Bydgoszczy, to rozumiem, jakby firma, w której pracowałeś, zorganizowała takie spotkanie, gdzie zaprosiła klub Toastmasters, czy to po prostu jakby inicjatywa wyszła z Toastmasters, że zaprosiła firmę, bo to taki bardzo ciekawy mechanizm. Wydaje mi się, że to była bardziej towarzyska sytuacja, czyli sądzę, że byli znajomi właścicieli firmy, którzy zasugerowali, że takie spotkanie Toastmasterowe może być dobrym też pomysłem na wieczór i w zasadzie myślę, że to było bardzo nieformalne, czyli taki networking plus Toastmasters i zresztą Toastmasters ma dużo z takiej, znaczy jakby jeden taki, powiedziałbym, główny chyba, że tak to ujmę, the spirit of Toastmasters, to są właśnie rzeczy bardzo takie związane ze szlifowaniem warsztatu mówcy, ale ten druga taka bardzo silna odnoga to jest czysty networking tak naprawdę. Spotyka się masę ludzi, zwłaszcza właśnie na takich konferencjach jak teraz we Wrocławiu i też zresztą regularne spotkania też często są świetną okazją do poznawania nowych ludzi. Taki nieformalny networking zawsze przynosi dużo ciekawych rozmów, więc myślę, że to jest takie, sam Toastmasters jest na tyle pojemną, prawda, formułą, że można realizować sporo różnych celów. No, u nas w klubie coraz częściej się spotykam z tym, że jeżeli ktoś nawet na wakacje gdzieś się wybiera, to odwiedza klub po prostu w innym kraju jako też taką atrakcję po prostu dodatkową na wakacjach. Więc to też prawda. Ten networkingowy element. Mam pytanie jako drogę w Toastmasters, ale tutaj bym bardziej zapytała o właśnie czas, czyli lata. Gdybyś miał podsumować albo powiedzieć właśnie, od ilu lat jesteś Toastmasters? Ja myślę, że jestem relatywnie krótko, bo do tego anglojęzycznego klubu tu w Londynie wstąpiłem w grudniu chyba, czy jakoś tak, 2016, czyli de facto zacząłem i tam miałem swój pierwszy anglojęzyczny icebreaker
i potem w 2017 zacząłem trochę regularniej uczęszczać. Tyle, że uwaga, uwaga, to jest klub, w którym się spotykamy w czwartki o 7 rano. O 7, oh, wow. Okej. 20, nie jest tak źle. Bez śniadania. 20. Tak, często bez śniadania, ale czyli to jest taki klub dla rannych ptaszków, albo przynajmniej tych, którzy nie mają z tym tyle dużego problemu. I stacjonarnie? Tak, oczywiście. Znaczy, oczywiście pandemia spowodowała wiele znanych nam wyzwań, więc to się oczywiście zrobiło hybrydowo. Chyba w ogóle hybrid meeting, czy spotkania hybrydowe, to jest chyba taki nowe wydanie Toastmasters trochę, prawda? Mieszanie tych dwóch porządków. Bardzo ciekawie, myślę, to też wychodzi w Toastmasters, ale to było na początku, to były normalne spotkania w realu tak zwanym, czyli trzeba wstać rano i dojechać. Akurat siedziba klubu była na ogół w centrum Londynu i tak, czyli o 7.20 oficjalnie zaczynaliśmy i mnie się tak akurat spodobało, bo ja przechodziłem sam taką trochę transformację mojego stylu życia, jak mi się urodziła znacznie wcześniej wprawdzie, ale córeczka, to nagle z takiej sowy się zrobiłem osobą, która zaczyna wcześniej rano wstawać, bo chciałem jakby sprostać moim nowym zadaniom. No i na tyle mi się to spodobało, że takie ranne klimaty niesamowicie pozytywnie na mnie zawsze wpływały. W ogóle jazda przez Londyn o takiej abstrakcyjnej trochę porze dnia jest niezła naprawdę, bo to jest trochę jeszcze uśpione miasto, więc ma niesamowicie fajny klimat. Jak się wychodzi z takiego Toastmasters po półtorej godzinie, to oczywiście wszystko już tętni życiem i nagle taki szok, no nie? Wracam tą samą drogą, czy idę do pracy, ale tu już są inne ulice. I generalnie jakby w tym, czy wracając do pytania, byłem w tym klubie na początku chyba z pół roku i potem się okazało, że była nowa praca, zacząłem pracować dla jakiegoś startupu technologicznego i oni akurat jakby zasugerowali, że trzeba się spotykać trochę wcześniej rano, więc dałem sobie na jakiś czas spokój z Toastmasters. Potem wróciłem chyba po 2 latach, czyli to w 2000 chyba, tuż przed pandemią wróciłem znowu do tego samego klubu. Nie, po drodze był jeszcze jeden przy Liverpool Street, to w ogóle, bo ten tak, ten nasz City Limits jest bardzo kameralny, jest tam powiedzmy 20 osób, bardzo szybko. O, kameralny. Znaczy tak, na tamte czasy to był kameralny, do 20 osób mam takie wrażenie, że jak zobaczyłem inne w Londynie, to ten był taki dość mały, chociaż właśnie szybciej się łapie znajomości, jest cieplejsza atmosfera, no i potem postanowiłem zmienić barwy na wieczorne, na inne też i klubowe, ale też i na inną porę dnia. No i się zapisałem do jakiegoś klubu przy Liverpool Street, który z kolei był w uniwersytecie chyba jakimś, tak, jest The Law University tam blisko. No i tam z kolei na takich normalnych spotkaniach było do 50 osób. W związku z tym jakby tak, znaczy tak, challenge, czy główny wada takiej sytuacji jest to, że bardzo trudno jest znaleźć miejsce dla jakiejkolwiek roli, jakiejkolwiek, no bo nawet jeżeli jest połowa powiedzmy mało zaangażowana, to jeśli 20 parę osób regularnie to nie ma takiej szansy, żebyś miała regularne role, ale jak już masz rolę czy mowę i występujesz przed takim audytorium, to jest bardzo ciekawe przeżycie. I to był na pewno duży plus. No i potem wróciłem, znowu miałem przerwę, znowu wróciłem do City Limits i z nimi już tu zostałem. Aż pewnego dnia spotkałem ludzi, którzy się potem okazało naszych w Londynie, potem się okazało, że działają też w Toastmasters, tylko że to jest klub polskojęzyczny. No i tak dołączyłem też do nich, więc teraz jestem w dwóch klubach polskojęzycznym, czyli Polish Your Polish i w City Limits i staram się może trochę w kratkę ostatnio, ale w miarę jakby też no, korzystać z tych dużych jednak przecież możliwości, jakie daje Toastmaster, żeby poćwiczyć. Dla mnie to są trochę często takie klimaty w stylu powiedzmy siłowni w pewnym sensie. Znaczy duży event biznesowy czy jakieś ważne spotkanie, to fajnie jest wpaść do na przykład własnego klubu, wygłosić mowę albo zrobić ewaluację i wtedy jak się idzie na spotkanie, gdzie jest ważny sales pitch albo coś tam, to jest takie poczucie, że mam trochę poćwiczone mięśnie komunikacyjne, więc jest trochę łatwiej, prawda? Przygotowałem się. Dokładnie, dokładnie. Tak jakby czasami to w ten sposób traktuję, ale przyznaję też, że
atmosfera w Toastmasters bywa czasami tak sama w sobie interesująca, że no trudno jakby ograniczać uczestnictwo w tych klubach do takich bardzo przyziemnych czy bardzo interesownych tylko motywacji. Jak mi się wydaje, że sam klimat takich spotkań jest na tyle atrakcyjny, że warto przychodzić możliwie często. Wow. Chciałabym dopytać, co sprawiło, że zostałeś, czyli jakby sam mówiłeś, złapałem bakcyla, zostałem właśnie w tym Toastmasters. Na pewno była to atmosfera. Teraz wspominamy o tym, że to są różnego rodzaju okazje, szanse, możliwości. Dodałbyś coś jeszcze do tego, co było takim, no bo zawsze gdzieś tam może i w kratkę, ale jednak cały czas sercem Toastmasters. Sercem tak, dobrze to ujęłaś. Myślę, że sercem, i to też pokazuje, jaki jest jeszcze jeden powód. Na pewno ten podstawowy to są ludzie, prawda? No bo żadna organizacja, nawet najlepiej skonstruowana i wymyślona, nie będzie atrakcyjna, jeżeli nie zaludnią ją jacyś ciekawi ludzie, prawda? Więc na pewno ludzie, na pewno szansa na rozwój, ale też i to, co w Toastmasters jest, myślę, dobrego, to jest to, że można bardzo szybko, z jednej strony tak, wiadomo, że jakby wyćwiczenie jakiejś umiejętności to jest zawsze dość długi proces, na przykład, żeby być dobrym mówcą, to pewnie tak jak jest w tej zasadzie 10 tysięcy godzin, prawda? Bardzo znanej, chyba teraz popularyzowanej przez Gladwella, że jakby to jest rzeczywiście dość długi proces, ale z drugiej strony w Toastmasters można bardzo szybko zobaczyć pierwsze efekty i to jest coś, co wielu ludzi jakby, przynajmniej na pewno mnie, jakby jest bardzo zachęcającą rzeczą, dlatego że na przykład tak, idę na pierwsze spotkanie, robię swojego icebreakera i nagle wow, zrobiłem to. Ludzie, teraz już wiem, że często się na wyrost trochę gratuluję i w ogóle, ale to jest takie uczucie, że zobaczyłem bardzo szybko rezultaty mojej decyzji, żeby zacząć ćwiczyć przemawianie publiczne, bo wygłosiłem swoją mowę i od razu był super efekt. No, nie? No więc, tak. Ale na tym się to nie kończy. Nawet jak już zrozumiem, że jako nowy członek na ogół mogę liczyć na większe fory, no bo ludzie chcą mnie też zachęcić, żebym został, to jak się będę przynajmniej trochę przykładał, będę bardziej się starał przygotowywać do kolejnych spotkań, to te efekty znowu zaczynają przychodzić dość szybko. Widzę postęp, no nie? Przez to, że mamy tę kulturę ewaluacji, mamy swoje pathways i możemy jakby się naprawdę zaangażować w takie bardzo konkretne procesy, to też można bardzo łatwo kontrolować swój własny postęp w przemawianiu publicznym. I to jest rewelacja, no bo można go łatwo mierzyć, w związku z tym jest tak dobrze zaprogramowane, większość tych pathways czy tych ścieżek jest na tyle dobrze zaprogramowana, że można łatwo mierzyć swój postęp, w związku z tym łatwo tym też zarządzać, prawda? Łatwo się zorientować, gdzie ja jestem. Są jakieś punkty orientacyjne, więc jakby na tej mapie rozwoju moich różnych umiejętności przemawiania publicznego mam jakby takie punkty orientacyjne, które mi pozwalają się zorientować, gdzie ja jestem, no nie? Czy ja jestem, posuwam się w jakimś kierunku, coś się dzieje z tym moim przemawianiem, czegoś się nauczyłem, prawda? A jeżeli tak, to czego? I mogę się dowiedzieć, mogę się naprawdę... A są jeszcze przecież konkursy, warsztaty, więc dokładnie. Jeszcze bardzo dużo takich rzeczy pobocznych, więc tym bardziej. Tak jest, dokładnie. A powiedz mi, no, biorąc pod uwagę i tak doświadczenie, ale chciałabym dopytać, czy jeszcze masz czasem tak, że czujesz stres przed wystąpieniem? A jeśli tak, to czy masz jakieś takie swoje sposoby na to? Oczywiście, że tak, i szczerze mówiąc, dość szybko na szczęście zrozumiałem, że stres będzie zawsze częścią doświadczenia wystąpień publicznych. Nawet chyba jakiś widziałem wywiad z którymś tych topowych polskich aktorów, chyba z Maćkiem Szturem, chociaż pewnie każdy z tych największych mówi to dość otwarcie, że trema i stres i rozmaite jakieś szalone czasami emocje, które się pojawiają przed wystąpieniami, są naturalną częścią procesu, tylko jakby sztuką jest to, żeby te, powiedzmy, takie sobie mało przyjemne emocje często nauczyć się wykorzystywać na własną korzyść, czyli nie chodzi o to, żeby się bać strachu, tylko żeby go zaakceptować. I na przykład jednym ze sposobów na strach jest to, żeby go wykorzystać jako tę energię, która powoduje, że wyglądamy, jakbyśmy byli tacy super energetyczni. No, okay.
jestem zdenerwowany, no to jestem trochę pobudzony, jest adrenalina, więc mogę to wykorzystać na przykład po to, żeby mieć dobre, mocne wprowadzenie, prawda? Mogę jakoś tak pójść na tej fali tej energii, tego stresu i lęku przed publicznością, żeby jakby wykorzystać to właśnie jako coś, co mi dodaje większego kopa na początek. Zresztą fakty są takie, jak nie odczuwamy takich emocji, to znaczy, że nam przestaje zależeć, to w zasadzie jest chyba jeszcze gorzej, bo chyba lepiej, żebym się trochę denerwował przed wystąpieniem i zrobił to dobrze, niż gdybym miał takie totalną jakoś, nie daj Boże, olewkę, prawda, i zupełnie się nie. Więc ja jakby tak, na pewno mam swoje jakieś własne rytuały, jakieś słowa, mantry, jakieś okay. coś. A zdradzisz chociaż jedną taką, która ci się najbardziej sprawdza? Tak, mam różne rzeczy, które sobie powtarzam. Na przykład jedną z najbardziej skutecznych rzeczy, która sobie uświadamia, to nie jest akurat mantra, tylko bardziej taka przypomnienie sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Jedną z najskuteczniejszych rzeczy jest zawsze bardzo prosta myśl. Wcale nie chodzi o mnie, wcale nie chodzi o mnie. Chodzi o nich, chodzi o to, żeby widzieć, jaka jest publiczność, żeby się zainteresować tymi ludźmi, żeby dać siebie wszystko po to, żeby ci ludzie mieli jakiś na przykład dobry przykład, żeby się czegoś dowiedzieli. Każdy z nas jest bardzo unikalny, każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest cudowny, piękny i bardzo oryginalny i w związku z tym każdy ma prawo do dzielenia się jakimś na przykład osobistym przeżyciem, jeżeli to jest mowa oparta o jakąś osobistą historię, więc jakby takie podejście, że chcę dać siebie wszystko, bo chcę, żeby ci ludzie, którzy mnie słuchają, żeby też wzrastali w swoich umiejętnościach, jest przynajmniej w moim przypadku, jakby mam takie zawsze wrażenie, że połowa tego stresu jakoś tak się troszeczkę usuwa, bo okay. przestaje jakby moje skupienie przestaje być na mnie, tylko myślę o tym, co ja mogę dać innym. To jest bardzo fajna rzecz. A inne kwestie to po prostu jakby... Znaczy na początku pewnie miałem różne jakieś takie rzeczy, afirmacje, że jestem okej, że dam radę, to mi zawsze pomaga, będzie w porządku i tak dalej, ale potem jak się ma już coraz więcej tych mów, wystąpień, to wystarczy sobie przypomnieć, że przecież ja już miałem tyle. Okay. To nie jest umarłem, tak, żyję. Przestaję się denerwować, ale mogę sobie powiedzieć, przecież miałem już te warsztaty i mi dobrze poszły, nie? I muszę to sobie jakby na wszelki wypadek uświadomić. Przecież to już wyszło dobrze. Miałem już te swoje różne mowy, na przykład konkursowe czy jakieś i też mi w końcu nieźle poszło, więc dlaczego teraz miałoby być gorzej? I do tego jeszcze dochodzi taka dość prosta konstatacja, która... Myślę, że warto, żeby sobie każdy to też przypominał, że jak jestem na scenie w jakiejś na regularnym spotkaniu Toastmasters czy jakimkolwiek, to w zasadzie chyba wszyscy ci ludzie, którzy na mnie patrzą, chcą, żeby mi się udało, no bo fakty są takie, że jak ja siedzę wśród publiczności i mam teraz wysłuchać czyjejś gawędy, która trwa 7 minut, to przynajmniej chcę, żeby ten ktoś mi coś fajnego powiedział, żeby mu ta mowa dobrze poszła, no bo ja inwestuję swoje 7 minut uwagi, prawda? Więc oczekuję, że w zamian za to dostanę coś atrakcyjnego. Więc ja w gruncie rzeczy w głębi duszy życzę takiej osobie, żeby jak najlepiej poszło, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Więc to też pozwala odsunąć te takie bardzo niedobre myśli o byciu osądanym, o byciu gdzieś tam w jakiejś takiej mało komfortowej sytuacji. I tak się osądzamy, no. Takie jest życie, ale to nie musi być aż takie straszne, prawda? Więc wydaje mi się, że to są takie dosyć w miarę proste takie uświadamianie sobie przed każdym eventem czy wystąpieniem takich prostych prawd o tym, kim jesteśmy, że jesteśmy jacy jesteśmy, jesteśmy różnorodni, każdy ma prawo do swojej oryginalności i to jest przecież to, czego oczekujemy. Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, jestem, kim jestem i to jest wystarczająco dużo tak naprawdę, żeby być atrakcyjnym. I każdy z nas ma jakby jest dokładnie tak samo doskonałą istotą, prawda? Więc wydaje mi się, że takie rzeczy pomagają. Ale to, co najbardziej pomaga, bądźmy szczerzy i tak otwarci. Nie? Wszystko są ważne rzeczy na pewno, te nasze mentalne przygotowanie, które jest super ważne, ale najważniejsze to jest praktyka. To jest to, żeby nie odpuszczać. Boję się, obawiam się, ale wchodzę na scenę
i robię to i po 20, po 30 razie zaczynam łapać niektóre rzeczy. Nie? Jakby są takie sprawy w praktyce czegokolwiek, włącznie z, oczywiście z przemawianiem publicznym, że nie da się ich nauczyć albo opowiedzieć o nich, albo wyrazić jakąkolwiek, nawet nie wiem jak bardzo wyrafinowanym językiem, nie da się tego powiedzieć, można to tylko przeżyć samemu tak naprawdę, prawda? I wystąpienia publiczne na pewno do takich należą. Nie da się wszystkiego opowiedzieć tak naprawdę, jak to było. To tego trzeba doświadczyć i dlatego jakby nieodpuszczanie, ćwiczenie regularne jest tu absolutnie takim najważniejszym sposobem na to, żeby się czuć pewniej na scenie. Po prostu nie odpuszczać. Nigdy. Za żadne A to bardzo ciekawe, bo kiedyś prowadziłam debatę oksfordzką w naszym klubie, która właśnie miała temat przewodni. Czy nigdy się nie poddawać? I jedna strona właśnie była za tym, że absolutnie nigdy nie powinniśmy się poddawać, a druga strona musiała debatować i być w tym nurcie, że absolutnie czasem trzeba się poddać. Czyli rozumiem, że jesteś po tej stronie, nigdy się nie poddajemy. Absolutnie nigdy. Nie ma takiej opcji. Zwłaszcza, że bądźmy szczerzy sobie, jeżeli ktoś przeszedł przez parę razy w życiu przez takie sytuacje, że właśnie powtarzał sobie jeszcze ten jeden raz. Już nie mogę, ale spróbuję jeszcze raz. Już wymiękam jeszcze ten jeden telefon albo jeszcze to jedno spotkanie. Ile razy tak naprawdę nam się zdarza, że nie odpuszczamy i rozwiązanie, sukces albo ten deal, który powoduje, że dalej płyniemy z naszym biznesem, się dzieje właśnie na samym końcu drogi. To jest dokładnie tak jak chyba, nie wiem ludzie, którzy będą oglądali naszą rozmowę, ale ja jestem fanem piłki nożnej, po prostu lubię ten sport i nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego, ale lubię od czasu do czasu, jak mam chwilę, obejrzeć jakiś mecz. Robię polską ligę? Czemu nie, jak Legia, czy ja jestem, studiowałem w Krakowie, mieszkałem w Warszawie, więc te oba kluby lubię, ale spotykam ludzi z lokalnych tych miast, którzy się nie patrzą na mnie zawsze z dużą taką rezerwą. Jak możesz Wisłę lubić i jednocześnie Legię? Człowieku, no. Nie da. Tak, to jest możliwe, bo jak na przykład polskie kluby grają w rozgrywkach europejskich, to mi jest wszystko jedno, jaka to jest drużyna. Tak naprawdę to są nasi, nie? Więc nie wygrywają. No ale tak, w piłce nożnej zauważyłem, że to, co mi się najbardziej podoba i to, co jest bardzo inspirujące, jak robię swoje biznesy, to jest właśnie te mentalne klimaty, które tam można łatwo zauważyć. Na przykład ile razy jest tak, że drużyna, która nie odpuszcza, wygrywa ze stanu na przykład 0-2, 3-2. Jak to jest możliwe, że można przegrywać przez 90 minut 2-0 i wygrać 3-2 albo zremisować i potem wygrać w dogrywce czy w karnych? Przecież to są czysto mentalne kwestie tak naprawdę, prawda? Ci ludzie. No, trudno tu mówić o umiejętnościach, bo umiejętności powinny się pokazać właśnie w tych 90 minutach, nie? Więcej szans, dokładnie, większy stan. Ale też i trzeba wierzyć w to, że się da, że właśnie gra trwa 90 minut, więc tak samo mogę powiedzieć, że życie się nie skończyło, więc czemu mam się poddawać, prawda? Więc to jest często właśnie ten fenomen, to nie jest jakaś czarna magia, tylko po prostu widzimy w różnych jakby sytuacjach, na przykład w sporcie, że jak się nie poddajesz, to bardzo często zwycięstwo przychodzi dopiero w ostatnich sekundach. W biznesie, czy w życiu, czy w karierze jest tak samo, prawda? Takie są fakty. Czasami nam się wydaje, że jest po zawodach, po czym jakiś głos taki słaby gdzieś w głębi serca mówi, ale weź jeszcze zadzwoń, może coś się uda. Nie dzwonisz i nagle, nie wziąłem tego pod uwagę, potem sobie myślisz, że to jakiś pewnie był cud albo coś. Nie, to jest właśnie nagroda za to, jacy jesteśmy czasami. Jakby tak jest skonstruowana nasza rzeczywistość, prawda, że często te nagrody wymagają jednak dania z siebie absolutnie wszystkiego, więc myślę, że takie właśnie never give up, czy nie poddawaj się nigdy, jest całkiem niezłą filozofią życiową tak naprawdę. Okej, bo ja kolejne pytanie mam właśnie, jaką byś dał radę dla osób, które zaczynają swoją drogę jako mówca, ale myślę, że całą tą wypowiedź, którą przed chwilą mieliśmy, możemy zaliczyć właśnie tym never give up, czyli się nigdy nie poddawać. Tak jest, plus wydaje mi się, że dobrze jest dodać do tego odrobinę takiego
jakby zaakceptowania w takim dobrym tego słowa rozumieniu takich mało atrakcyjnych, sympatycznych rzeczy, które są zawsze częścią procesu, czyli na przykład nudy, która się bierze z tego, że mam swoją mowę, na której mi zależy, ją powtarzam na przykład 50 razy. Przecież to nie jest atrakcyjne. Atrakcyjne jest powiedzieć moją mowę z serca, prawda? Powiedzieć ją raz, zachwycić wszystkich. Znam sporo osób, które uważają, że powtarzanie jest bez sensu. No ale jak się ją powtórzy 20 razy, nagle wow, widzę, że ten materiał no tak, jest... Staje się inny. Można te szczegóły dopracować. Jak zaczynam powtarzać ją 50 razy, nagle dochodzę do wniosku, że to w ogóle jakiś kosmos się przede mną zupełnie nowy otwiera i zaczynam widzieć, że te same słowa brzmią inaczej, kiedy jestem zmęczony, zdenerwowany, zrezygnowany, szczęśliwy i nagle mogę te wszystkie niuanse właśnie ćwiczyć. I przecież w konkursach, jak popatrzymy na tych, którzy dochodzą najdalej, to są właśnie na ogół ci, którzy... Wszyscy są dobrzy na ogół na jakimś etapie konkursu, ale ci, którzy przechodzą dalej, są ci odrobinę lepsi, bo włożyli w to więcej wysiłku na ogół, prawda? Więc jakby na pewno tak, oprócz tej takiej filozofii, żeby się absolutnie, ale to w żadnym razie nigdy nie poddawać, warto dorzucić takie podejście, że muszę zaakceptować po drodze dużo rzeczy, które niespecjalnie są fajne, na przykład powtarzanie w nieskończoność jednej mowy, bo im lepiej, częściej to robię, tym lepiej mi wyjdzie, zwłaszcza jak się będę trochę zestresowany, prawda? I druga kwestia, zaakceptowanie wszystkich negatywnych emocji, które się po drodze... Mam takie wrażenie, że większość rzeczy, których w życiu odpuszczamy czy nie robimy, bierze się z tego, że za jakąś rzeczą się kryją nasze negatywne skojarzenia i emocje. Jak chcemy coś zrobić i czujemy, że tam jest niefajnie, to od razu szukamy jakiejś innej drogi. Najlepiej jest zaakceptować to, że niektóre rzeczy są mało przyjemne i je mimo wszystko robić, no nie? I jakby zawsze jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić, prawda? Za tak, dobre... No, niesamowite jest to, dlatego że mam wrażenie, że obecne pokolenie raczej szuka pracy, którą lubi, rzeczy, które lubi, chcą robić to, co jest przyjemne i tym podobne, więc jakby jesteś takim głosem, który może się niekoniecznie spodobać, ale z drugiej strony takim bardzo życiowym i realistycznym, nie? No bo... To znaczy tak, może tak być, że to pokolenie takie jest, ale ci, którzy z tego pokolenia zajdą najdalej, to na pewno nie ci, którzy szukają łatwizny, bo jak wszyscy szukają łatwizny, no to gdzie tam jest miejsce na osiągnięcia, prawda, na wyjątkowość, jak wszyscy idą w tym samym kierunku, ale to myślę, że zawsze jest tak, że się na te nowe pokolenia trochę wiesza. Tak mi się wydaje, sądzę, że ci, którzy szukają, znajdują. Takie są fakty. Ci, którzy nie dają za wygraną, szukają, chcą więcej, interesuje ich coś innego, na ogół znajdują odpowiedzi. Mam nadzieję, że to pokolenie... Nie odpuszczają, właśnie. Dobrze, to przejdźmy teraz do warsztatu. Jakbyś chciał zdradzić temat swojego warsztatu i opowiedzieć o nim kilka słów. Temat jest bardzo ciekawy, to jest nowy produkt, który zaczynamy robić. Cechą tych nowych produktów jest to, że jesteśmy bardzo nastawieni na jakby rezultatach, na osiąganiu konkretnych celów, czyli my jesteśmy firmą e-learningową, która się specjalizuje w przedsiębiorczości, działamy na rynkach międzynarodowych, czyli anglojęzycznych i w Polsce oczywiście, z wiadomych względów i tym bardziej, że jest też bardzo atrakcyjny rynek. No i teraz tak, warsztat, z którym wystąpię, chciałem pokazać, jak stosując dość proste procesy, implementując dosyć, powiedziałbym, szerzej znane dla ludzi, którzy się interesują biznesem, kroki, jak można wygenerować w określonym okresie czasu określoną ilość pieniędzy, na przykład w ciągu 90 dni 300 tysięcy złotych. Teraz tak, nam się często wydaje, przynajmniej takie jest moje doświadczenie z rozmów z niektórymi z naszych klientów czy ludzi, którzy na przykład nie kupili czegoś od nas, bo im się wydawało coś niemożliwe, że my bardzo często, zwłaszcza takie kwestie dotyczące sukcesu, pieniędzy czy tego typu rzeczy, jakby własny biznes traktujemy jako coś, co jest bardziej kwestią szczęścia, strzelenia się z tematem. Często się słyszy takie rozmowy, że... A kto wiedział, że my się strzeliły wtedy z tematem? Tak, strzelił się szwagier z tematem, no i mu poszło. Nie, no właśnie to tak nie jest. To nie jest tak, że się szwagier strzela,
ani wcale nie jest tak, że jak ktoś ma plecy, to się tam już poustawiał i tak dalej. To są, na pewno takie rzeczy pomagają. Znaczy strzelić się z tematem, to znaczy spróbowałem swojego pierwszego jakiegoś tematu i zadziałało mi, ale to jest dopiero początek drogi. Miałem jakichś znajomych wysoko postawionych, więc mi łatwiej poszło, bo mi ktoś dał pierwszego klienta, ktoś dał niskoprocentowaną pożyczkę, chciałem powiedzieć, i poszło. I teraz tak, to są rzeczy bardzo ważne. Nie mówię, że nie, że znajomości, że strzelenie się z tematem, czyli odrobina szczęścia, że inne tego typu rzeczy na 100%, ale to jest na ogół ta energia początkowa tylko. I żeby dalej się z tym samym tematem strzelać, że tak powiem, żeby go utrzymać i żeby rzeczywiście się rozwijać i generować regularnie jakieś sensowne dochody, to trzeba mieć do tego system. Trzeba system, który można skopiować od kogoś, można go zaimplementować od kogoś, kto powiedział, posłuchaj, to działa, zobacz u ciebie i tak dalej. Na ogół to jest coś, co jest jakby taką wypadkowo własnej kreatywności i gotowych systemów, czegoś, co ktoś nam kiedyś powiedział, poczucił, co znaleźliśmy. Więc na zarabianie na przykład 300 tysięcy w 90 dni jest jak najbardziej racjonalny, wiarygodny i bardzo skuteczny sposób. I to chciałbym jakby pokazać w trakcie tych warsztatów, pokazać, jak to działa, jak dokładnie to zrobić i co trzeba, jakiego typu trzeba działania podjąć i wprowadzić systemy, co zaimplementować, żeby to zadziałało. Ale wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia zarabiania pieniędzy. Wydaje mi się, że również takie samo podejście możemy mieć na przykład do przemawiania publicznego. Jeżeli na przykład ktoś ma teraz taki plan, no nie, że, i chce wystąpić w TED Talk, niech będzie na przykład w Warszawie czy we Wrocławiu jakiś znany TED Talk. I teraz, a jest dopiero na początku gdzieś tam swojej kariery w Toastmasters, dopiero się dwie czy trzy mowy wydarzyły. To teraz tak, ktoś może powiedzieć, no ale kolego, no wiesz, to bez jaj, jak TED Talk już teraz, wiesz. Ale jeżeli ktoś ma do tego podejście bardzo takie racjonalne, twórcze i produktywne, to nie będzie słuchał raczej z takich własnych swoich głosów wewnętrznych, które go zniechęcają, czy ją zniechęcają, czy kogoś z boku, tylko poszuka systemu, poszuka sposobu i zawsze go znajdzie na 100%. Żeby się przygotować na przykład do takiej mowy na takim poziomie na przykład TED Talk, no to wiadomo, jak ktoś poszpera, to pewnie znajdzie informacje typu, że takie międzynarodowe czy tego typu prezentacje wymagają na ogół minimum 90 godzin przygotowań, prawda? Okay. To ktoś obliczy średnią. Czyli mam już jakąś pierwszą orientację, prawda? Czy już wiem mniej więcej, co to znaczy, czyli kto, jakby wiem, że muszę włożyć w to co najmniej z 90 godzin, jak się naprawdę mi na tym zależy, to myślę sobie, to ja włożę 180, bo znacznie lepiej. To jest początek tej drogi, prawda? Czyli szukam systemu, szukam sposobu, szukam ludzi, którzy to zrobili, zadaję pytania i dzięki temu sam zaczynam łapać szybko, że na wszystko jest proces, no bo tak jest, na wszystko jest proces. Okej, to czy podczas warsztatu właśnie będziemy poznawać jakby taki proces, jakiś schemat tak. I tym podobny? Okej. Tak jest, proces, schemat, jak to dokładnie działa i coś, co może ludzi zainspirować do szybszego rozwijania własnych biznesów. Może to kogoś, kto lubi jakieś analogie czy inspiracje z biznesu, zainspirować do na przykład innego czy bardziej produktywnego podejścia do osiągania innych celów, bo mniej więcej zasada jest zawsze taka sama. Na przykład jedno z moich ulubionych takich branż, które są przykładami perfekcyjnych, wspaniałych procesów, to są linie lotnicze, prawda? Rzadko się zdarza katastrofa. I powód, dla którego się rzadko katastrofy zdarzają, jest taki, że każdy taki lot to są setki mniejszych lub większych procesów przetestowanych przez lata, bardzo dokładnie spisywanych, analizowanych i tak dalej, i tak dalej. Efekt jest taki, że samoloty, jak startuje samolot w Londynie, to mam ogromne prawdopodobieństwo, że we Wrocławiu czy w Warszawie wyląduje za te dwie godziny czy ileś tam. Wiem, czego się spodziewać. Piloci są też na ogół nie ludźmi, którzy mają jakieś kreatywne rozwiązania wprowadzać. Tylko schematy i procedury. Tak, mają przestrzegać tego, żeby procedury były przestrzegane i jakby ich kreatywność się na ogół liczy tylko w nietypowych sytuacjach, takich, które się nie pojawiły albo na które nie można na przykład znaleźć idealnego procesu i
na przykład ten cały software wtedy jest trochę bezużyteczny, ale wydaje mi się, że takie podejście jest bardzo dobre w biznesie, w zasadzie powiedziałbym jedyne, może się okazać, że też w innych sferach życia, prawda, warto jakby popracować nad tym, żeby stwarzać, raczej szukać systemów. Znaczy tak, z jednej strony musimy być kreatywni, eksperymentować, próbować różnych rzeczy, ale jak coś zaczyna działać, to powinniśmy z tego robić systemy, procedury. Okay, odbudować to w jakiś system, żeby już później nie szyć na bieżąco i cały czas zaklejać jakimiś kreatywnymi rozwiązaniami, tylko już mieć na to jakąś odpowiedź. Wstępnie już powiedziałeś, że może to być warsztat dla osób, które gdzieś tam prowadzą swoje biznesy, szukają możliwości, żeby je trochę bardziej rozwinąć, czy dla kogoś jeszcze? Myślę, że może to być też dla osób, które pracują na etacie, ale mają na przykład pod swoją pieczą jakieś projekty, prawda? Bo biznes, można popatrzeć na biznes też jako rodzaj projektu, który wymaga zastosowania tych samych narzędzi do zarządzania jak każdy inny projekt, prawda? Czyli jeżeli na przykład pracuję w jakiejś firmie, gdzie jestem odpowiedzialny za zrealizowanie czegoś, co ma też swoje jakieś określone ramy, można to zdefiniować i sprowadzić do jakichś elementów, no to myślę, że to może być również przydatne dla tych, którzy chcą lepiej zarządzać w ogóle też projektem. No i myślę, że pieniądze i biznes w ogóle bywają inspirujące, no bo to są dość ciekawe tematy, więc sądzę, że ja na przykład bardzo dużo się uczę, jakby bardzo dużo inspiracji czerpię do biznesu ze sportu, dlatego że tam jest ten właściwy mindset. Ja to przynajmniej tak widzę, tam jest ten duch walki, tam jest coś, co właśnie, już o tym mówiliśmy wprawdzie, no ale jest to właśnie zawsze, przynajmniej powinna być ta filozofia never give up, no, zawsze jeszcze raz spróbuj. Tam jest ta taka podejście, że zrobię co tylko trzeba, żeby odnieść jakiś rezultat, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą jakieś, nie wiem, igrzyska olimpijskie czy ważne wystąpienia. Widzimy to wśród takich ludzi, których osobiście autentyczne podziwiam, czyli na przykład Iga Świątek, prawda? Przecież to jest dziewczyna, która robi tak niesłychane rzeczy i proszę zwrócić uwagę, że bardzo często się pojawia, w zasadzie regularnie na temat jej sukcesów, pojawia się właśnie mindset, pojawia się to, jak ona podchodzi w ogóle do... Są umiejętności, są niesamowicie ciężka praca i jest też... jakby bardzo dobre nastawienie non-stop, prawda? Czy Robert Lewandowski, tak samo, kolejny przykład właśnie takiej osoby, która odnosi sukces i jak już jest na szczycie, gdzieś tam w swoich klimatach, to potrafi latami być na takim samym poziomie, co jest dość dużym jednak osiągnięciem, bo jest dużo takich gwiazd, które się pojawiają przez jeden sezon i w zasadzie sukces często oznacza dla nas jakby to, że można już osiąść na laurach, a dopiero tak naprawdę sukces się zaczyna od tego pierwszego osiągnięcia i potem sztuką jest jakby powtarzać to, prawda, regularnie, co sezon. No tak, żeby to nie było jako taki punkt szczęścia, tylko tak. Tylko właśnie i dlatego tak, wydaje mi się, że jak popatrzymy, jak robią to ci najlepsi, którzy potrafią latami mniej więcej ten sam poziom uzyskiwać i wygrywać, to nam daje do myślenia, prawda? Wtedy widzimy, że to nie jest żaden łód, ani że się szwagier wstrzelił, ani że się miało plecy, ani że coś tam. To mogło być, tak jak powiedziałem, pomocne rzeczy, ale widać, że to jest jednak nieprawdopodobne jakby umiejętności, które są nabyte, prawda? Umiejętności, które pomagają i pozwalają na to, żeby potem utrzymywać się na tym samym poziomie przez lata. To jest decyzja, prawda? Ja muszę chcieć, ja muszę podjąć decyzję, że ja chcę to zrobić. To są nieprawdopodobne też poświęcenia, no bo nigdy nie jest tak, że mam wszystko naraz. No, bo jest coś kosztem czegoś, prawda? Jak biegam maraton, to po papach już nie pochodzę. No bo to jakby tak samo nie będę pewnie się obiadał i tak dalej, i tak dalej. No to są różne wyrzeczenia, prawda? Muszę jakby też zrobić taki rachunek sumienia przed każdym projektem i zobaczyć, co jest możliwe, a co nie. Z wystąpieniami publicznymi jest, myślę, podobnie. Jak zaczynamy w konkursach brać udział, to też rozumiemy, że to będą wyrzeczenia różnego typu, czas poświęcony, prawda? Różne wyrzeczenia emocjonalne, być może inne jeszcze, ale na ogół są jakieś, prawda? Zawsze jest ten bilans zysków i strat. Zgadza się. Dobrze, to my w sumie powiedzieliśmy, dlaczego warto wziąć udział w Twoim warsztacie.
To może połączmy to też z tym pytaniem, czy jest jakaś możliwość, żeby do tego warsztatu jakoś się przygotować przed. Jeżeli powiedzmy, chciałabym wziąć w nim udział, to nie wiem, czy mogę zabrać coś ze sobą, przemyśleć, nie wiem, może jakąś sprawę, albo co byś poradził takiej osobie, która ma zamiar przyjść na twój warsztat? Aha, dobre pytanie. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale tak, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, bo z takimi ludźmi pracujemy na ogół, jeśli chodzi o na przykład tego typu programy, to są ludzie, którzy są na tyle zdeterminowani, że jakby bardzo mało jest w ich umysłach obiekcji. To jest, najlepiej się pracuje z klientami, którzy przychodzą i mówią tak: słyszałem, że pomagacie podwoić sprzedaż 90 dni. Czy to jest prawda? Tak, no bo ja mam kłopoty i zaczynało mówić, jaki mają problem i mówią, czy ty masz na to rozwiązanie. No nie, ja mówię, wiesz co, to popatrzmy bliżej trochę na twój biznes, mam parę pytań, tu jest ankieta, zróbmy to i porozmawiajmy. W godzinę później kontynuujemy rozmowę i ktoś mówi, widzę, że parametry są w miarę w porządku, że jest to biznes, którym możemy się zająć. Jak mówię, że wiesz co, wydaje mi się, że spokojnie możemy pogadać o wspólnej pracy i możemy ci pomóc podwoić sprzedaż. I ktoś mówi, ok, to wchodzę w to. I teraz jak ktoś mówi, wchodzę to, to nie jest tak, wiesz co, wchodzę, ale jeszcze się zastanowię. Albo wchodzę się, pomyślę i wiesz, zastanowię się jeszcze, prześpię się z tym jeszcze, pogadam z kimś tam i za 2-3 tygodnie ci dam znać. To już wiadomo, że jest już coś nie tak, w sensie jakby, że coś nie zatrybiło, ktoś nie jest zdecydowany, ktoś nas nie kupił, ktoś nie ma do nas zaufania, albo ktoś ma jeszcze inne jakieś problemy, albo w ogóle nie dowierza w jakieś rzeczy, które są zbyt, czasami się tak mówi, zbyt piękne, żeby były prawdziwe. Więc mnie się wydaje, że jedyna postawa życiowa, jedyna, która może mi zagwarantować, to też nie na 100%, ale na powiedzmy 90 parę procent, czasami niemalże na 100%, że zrobię to, co jest do zrobienia, to jest to, że wyłączam wszystkie swoje wątpliwości, wszystkie swoje jakieś obiekcje, zastanawianie się, bo tak naprawdę z punktu widzenia osiągania jakichś ważniejszych celów, wszystkie wątpliwości, wszystkie rzeczy, które się biorą z niedowierzania czy z braku wiary, to są jak wirusy trochę w systemie, prawda, w software'ze, więc jest czas oczywiście na analizę, na zdrową analizę, na sprawdzenie wszystkiego wzdłuż i wszerz, ale jak już podejmuję decyzję, to powinienem się jakby zdecydować na to ja sam, prawda? Ja chcę to zrobić, chcę przejść ten proces i wierzę, że to mi przyniesie dobre rezultaty. Wtedy rzeczywiście są rewelacyjne rezultaty, więc pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to, że być może jak ktoś chciałby zarobić większą kasę z jakichkolwiek powodów, bo jest kredyt, bo biznes może jest jakąś opcją, którą warto mieć, albo ktoś ma już biznes i chce przyspieszyć, to proszę przyjść i jakby się skupić na tym, żeby zobaczyć, jak to działa, a nie szukać powodów, dla których miałoby to nie działać, bo to nie za bardzo wtedy ma sens, prawda? Ale też tak, jeżeli ktoś jednak woli robić to po swojemu i przyjść jakby z takim lekko sceptycznym umysłem, to jak najbardziej, ale proszę wtedy o jakby sprawdzenie, być może warto się przygotować w ten sposób, żeby sprawdzić na przykład w swoim życiu, zrobić taki przegląd i zobaczyć, co takiego się w życiu komuś udało osiągnąć, co wykraczało poza takie utarte jakieś normy czy szlaki. Nie wiem, w szkole, w edukacji, w sporcie, w jakichś sprawach ale zawodowych. Ale jakby nasze, czy że mamy kogoś, znamy kogoś, komu się coś takiego udało? W moim życiu takie sytuacje czy przypadki, gdzie zrobiłem coś rzeczywiście wyjątkowego. I teraz tak, na pewno tak, jestem pewien, że każdy ma, w szkole się coś udało, w sporcie być może, w sprawach towarzyskich, w sprawach zawodowych, może ktoś ma w biznesie jakieś super strzały. I teraz warto się zastanowić, czy to coś, co mi się spektakularnego udało, to jest tylko łód szczęścia, czy to jest kwestia tego na przykład, że jednak byłem do tego przygotowany, że jednak to, co się udało zrobić w ciągu jednego weekendu czasami, albo zrobić deal stulecia, to jest kwestia tego, że ja wcześniej jednak włożyłem sporo wysiłku i jakby manifestacja tego długiego starania się o coś w pewnym momencie jest właśnie taka, że się dzieją rzeczy zupełnie niesłychane, prawda? Więc myślę, że warto sobie zadać pytanie, prawda, czego też ja chcę od życia, czy mam zamiar
iść jakby tym, co wszyscy dookoła mówią, że jest możliwe i jest osiągalne, czyli wiemy, co wszyscy mówią dookoła. Skończ studia, weź kredyt na 40 lat, pojedź na jakiś tam raz w roku na wakacje i będzie jako tako, nie? Wychowaj dzieci. To jest dobre, nie mówię, to jest też pomysł na życie. Bo tak, pomysł na życie. To też jest pomysł na życie i można w ramach tej formy z kredytem na 40 lat też stworzyć wspaniałe rzeczy. Można wychować genialne dzieci, można się spełnić jako nauczyciel, jako też i przedsiębiorca, jako ktokolwiek. Można w takim paradygmacie żyć. Ale często jest tak, że przynajmniej taka jest doświadczenie ludzi, którzy też do nas przychodzą, że ludzie w okolicach 40 nagle mówią, kurczę, no ale to ja myślałem, że coś więcej jednak można od tego życia dostać. Że ja nie dlatego, że ktoś jest jakoś łapczywy czy chciwy, tylko dlatego, że czuję, że te wszystkie marzenia, te wspaniałe rzeczy, które gdzieś w duszy przez lata, zwłaszcza jak byliśmy młodzi, hodowaliśmy, nagle gdzieś zniknęły. I pytanie jest takie, to znaczy ja już nie mogę ich zrobić, czy ja po prostu za szybko się poddałem, prawda? I teraz warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy interesuje mnie tylko to, co wszyscy dookoła mówią, że jest możliwe, tylko to, co wszyscy znajomi, rodzina i tak dalej mówią, że jest do zrobienia, czy interesuje mnie też to, co tylko niektórzy mówią, że jest do zrobienia. I teraz jeżeli interesuje mnie tylko to, co moje otoczenie mówi, że jest możliwe, no to pewnie to są takie typowe rzeczy, nie? Jakiś wycieczka na Śnieżkę po obiedzie z piwkiem w ręku. Fajne pewnie, ale czy gdzieś tam jakiś wyjazd? To ja może podsumuję. Jakby możemy się przygotować głównie mentalnie, czyli otworzyć swoją głowę. Okej, możemy szukać, dlaczego się to nie uda i dlaczego, nie wiem, te pomysły są złe, ale tak naprawdę zawsze znajdziemy odpowiedź na nie, bo chodzi bardziej o to, żeby szukać tych sposobów, że właśnie w jaki sposób to robić, żeby się udało. I druga rzecz, czyli przygotować się też tak mentalnie, zrobić sobie, powiedzmy tak w cudzysłowie, taki rachunek sumienia na podstawie tego, co mi się udało i potem jak znajdziemy już tą rzecz, to zastanowić się, czy to był tak zwany ten jakby los szczęścia, łód szczęścia, czy to było tak, że na tą sytuację zapracowałam, byłam przygotowana. Czyli takie dwie tak, można wskazówki. Genialne podsumowanie, jak najbardziej można, i trzecia rzecz, można sobie poczytać wtedy o biznesie, na przykład jak szybko wzrastał Amazon, czy Groupon, czy jak w jaki sposób biznes w Polsce robił na przykład Brand 24, czy Rafał Brzuska, i można, warto rzucić też okiem, jak niektórzy dochodzą do szybszych rezultatów, czy jest to kwestia zbiegu okoliczności, czy wstrzelenia się, czy raczej stosowania procedur i systemów w odpowiedni sposób. Czyli mamy trzecie, czyli przeczytać po prostu historię takich sukcesów firm. Okej, to teraz część taka bardziej inspiracyjna właśnie, tam delikatnie można powiedzieć, że o nią już zahaczyliśmy. Mnie zainspirowało do zadawania tych pytań właśnie artykuł, który mówił o tym, że ponad 50% dzieci, które teraz obecnie uczą się w szkołach, będzie pracować w zawodach takich, które jeszcze nie istnieją. Masz też dzieci, więc to też tym bardziej będzie bardzo inspirujące. Jak ty to widzisz? Czyli jeżeli staje przed tobą, powiedzmy już sobie nastolatek po maturze, i ma jakiś tam, powiedzmy, pomysł na siebie i pyta się ciebie o radę, to z twoim doświadczeniem i takie, no w sumie też taką życiowym takim doświadczeniem, to co byś mu poradził? Ja myślę, że rada w dzisiejszych czasach jest... Nie odpuszczać. Ale też myślę, że mamy już takie czasy, kiedy to powiedzenie, że człowiek uczy się przez całe życie i wcale nie głupi umiera, po prostu wystarczy ta pierwsza część. Człowiek uczy się przez całe życie, jest teraz właśnie filozofią życiową, którą już nie można, tylko trzeba jakby praktykować. Czyli może być tak, zresztą to się już dzieje, że ktoś będzie musiał zmieniać swoje specjalności parę razy w życiu, czyli zaczynam od jakiejś jednej, której się nauczyłem podczas studiów, czy jakoś tak, no i potem za 10 lat nagle się okazuje, że muszę się nauczyć czegoś nowego. Więc ja myślę, że jednym ze sposobów jest to, żeby przyjąć, zaakceptować, jakby taką sytuację, przyjąć do wiadomości, zaakceptować to, że moja edukacja będzie permanentna i myślę, że to jest w ogóle najlepsza filozofia życiowa dla każdego, jakby niezależnie od poziomu osiągnięć, czyli uczę się non-stop, jestem otwarty,
jestem jakby skłonny do tego, żeby w razie czego rewidować moje opinie o różnych systemach, czy jakichś tam dziedzinach. Czyli trochę nie bać się zmieniać w razie czego. Nie, znaczy wręcz trzeba to polubić, znaczy trzeba, to jest trochę, wiele rzeczy w życiu to są paradoksy, prawda? Z jednej strony trzeba zmierzać do stabilizacji, do długofalowych celów i do budowania systemów, ale z drugiej strony też trzeba być bardzo kreatywnym, otwartym i nie bać się eksperymentować. Mi się wydaje, że to takie napięcie pomiędzy tymi dwiema sytuacjami jest absolutnie niezbędne. Czyli z jednej strony eksperymentuję, jestem otwarty na nowe rzeczy, szukam nowych możliwości, a z drugiej strony staram się jednak myśleć długofalowo, zwłaszcza w świecie moich wartości powinny być jakieś rzeczy, które mi pozwalają gdzieś tam trzymać mniej więcej ten sam kurs. Więc pierwsza rzecz na pewno permanentna edukacja, prawda? A druga rzecz, no to myślę, że mam takie wrażenie, nie poparte jeszcze może jakimiś wieloletnimi studiami, ale mam coraz większe przeświadczenie, że o naszym ostatecznym sukcesie, jeżeli taki ostateczny sukces istnieje, powiedzmy, ale o jakimś naszej wysokiej jakości życia w większości decydują raczej nasze takie cechy charakteru, kwestie mentalne, emocjonalne, a w nieco mniejszym stopniu umiejętności techniczne. Czyli to oznacza, że żeby być mistrzem w czymś, muszę oczywiście jakąś dziedzinę ćwiczyć, na przykład, nie wiem, fotografować albo robić filmy, czy być informatykiem i rzeźbić w rozmaitych danych i być w tym coraz lepszym, ale jakby, żeby ten sukces był rzeczywiście jakiś, zwłaszcza spektakularny, to muszę mieć też odpowiednie jakby nastawienie, charakter, muszę być osobą, która na przykład jest komunikatywna, czego uczymy się w Toastmaster, prawda? Która umie prowadzić innych do celu, która jest dobrym liderem, kto ma też jakąś w miarę przyzwoitą inteligencję emocjonalną, no bo co chwilę zderzamy się z innymi, prawda? Im więcej chcemy od życia, tym więcej będzie potencjalnych sytuacji konfliktowych, bo się bardziej staramy, jest więcej rozmów, jest więcej spotkań, trzeba też nauczyć się jakby radzić sobie z niewygodnymi sytuacjami emocjonalnymi, więc na pewno warto dużo jednak energii poświęcać na te wszystkie tak zwane miękkie umiejętności, żeby jakby też nawigować przez życie w jakiś mądry sposób. Myślę, że to jest dobre słowo, mądry sposób. A jeszcze chciałabym dopytać w sumie, jak to wyglądało u Ciebie? Było raczej tak, że miałeś właśnie taki długoplanowy, długofalowy, takie studia, taki plan, taka kariera, czy raczej było to takie płynne i gdzieś się to zmieniało po drodze? Było bardzo płynne i się zmieniało po drodze i to był mój jakby taki znak rozpoznawczy, ta potrzeba długofalowych klimatów i zmierzania do porządkowania, do jakby myślenia w kategoriach długofalowych się całkiem niedawno pojawiła i stąd między innymi też potrzeba biznesu się wzięła już takiego na dłuższą metę, bo w biznesie jest właśnie tak, że mam dwa w jednym, czyli mam ciągle jakby pole do eksploracji otwarte i nawet jest to obowiązek, no bo inaczej nie będę innowacyjny, czy się nie rozwinę w odpowiednio szybki sposób, ale jest też absolutna konieczność porządkowania systemów i szukania długofalowych jakby też perspektywy, żeby to lepiej działało, więc mam jakby to teraz dwa w jednym, że tak powiem, ale pierwszy mój okres to był w ogóle szok, to zmieniałem studia, chociaż blisko było, bo z polonistyki się na KUL-u przeniosłem na filmoznawstwo w UJ-cie, więc to w miarę nawet ten sam dział, ale potem się zajmowałem różnymi rzeczami, produkcja filmowa, byłem oczywiście dużo marketingu, byłem nauczycielem gdzieś tam w szkołach biznesu, prowadziłem jakieś na boku różne biznesy najprzeróżniejsze, więc było dużo eksperymentowania i myślę, że to jest potrzebne, ale też trzeba w pewnym momencie sobie uświadomić, że żebym nie wiem jak długo żył, nawet gdyby to trwało 300 czy 400 lat, to nie jestem w stanie spróbować nawet połowy z tego, co wiem, że jest możliwe, że muszę jednak pogodzić się z tym, że wiele rzeczy pozostanie dla mnie nieznanych, niestety, i wybrać to, co chcę naprawdę robić i zacząć tam właśnie rzeźbić, tak jak znamy też tę regułę, o której już mówiłem, 10 tysięcy godzin, więc jakby się też pogodzić z tym, że też trochę mi czasu zajmie, zanim zostanę jakimś dobrym specjalistą, prawda, w jakiejś dziedzinie.
Ale to bardzo ciekawe, że już kolejny raz gdzieś pojawia się ten balans, czyli okej, tutaj możemy eksperymentować, dodawać kreatywne rzeczy, ale cały czas to właśnie takie długofalowe i takie zamierzone rzeczy też są ważne, że nie można pójść tak jednostronnie w jednym kierunku, że ważne są obie te drogi. Tak, znaczy tak jak w każdym dobrym planie mamy perspektywę długofalową, czyli na przykład ja mam taki swój ulubiony szablon do robienia planów długofalowych i w ogóle planów, więc mam zawsze na szczycie kartki mam 10 lat w sferze prywatnej, zawodowej czy biznesowej, potem schodzimy niżej, prawda? I teraz tak, jak mam ten długofalowy plan, wiem, kim chcę być za 10 lat w sferze, powiedzmy, prywatnej i w sferze zawodowej, to prawdę mówiąc, super sprawą jest to, żeby teraz tak, zacząć ten obraz, że tak powiem, przybliżać, czyli jakbyśmy mieli na przykład jakiś taki wysokiej rozdzielczości obraz, to co widzę z daleka, to jest ten mój 10-letni plan, a teraz jak się zbliżam, to zaczynam widzieć szczegóły, prawda? I to jest tak samo z takim pomysłem na planowanie 10 lat i schodzeniem w dół, jeżeli albo no w dół, akurat ja to widzę w dół, to do tych powiedzmy 5 lat, potem wiem, co muszę zrobić w ciągu 2 lat, żeby dojść tam, gdzie chcę być za 10 lat, ale na końcu mam ostatni, ten najbliższy miesiąc, te pierwsze kroki. I to jest bardzo często taki sprawdzian tego, czy ten długofalowy plan ma sens, no bo jak nie mam pojęcia, co ja mam teraz zrobić, albo co gorzej, nie mam zamiaru wykonać teraz od razu pierwszych kroków, to znaczy, że ten długofalowy plan jest tylko mrzonką tak naprawdę. Czyli jakby to, myślę, że to warto mieć te rzeczy, tak jak mamy w filmie różne plany, prawda? Mamy zbliżenie, plan ogólny i w planowaniu myślę, że taka reżyseria filmowa jest bardzo pomocna taka metafora, czyli muszę jakby grać różnymi narzędziami, żeby plan był dobry. Muszę umieć myśleć długofalowo, średniofalowo, muszę też być doskonałym jakby wykonawcą tych takich krótkofalowych rzeczy, tych teraz operacyjnych, prawda? Tych dosłownie dzisiaj będę robił. Okej, a chciałam jeszcze się dopytać o taki tak zwany game changer. Czy było coś takiego? Wspomniałeś, że gdzieś przeprowadzka, no bo była i Warszawa, i teraz Londyn. Czy była na przykład taka sytuacja, która bardzo dużo zmieniła w twojej karierze zawodowej, czy po prostu w życiu? Że jedna, czy raczej było tak, że bardzo dużo jakichś takich pomniejszych sytuacji sprawiły, że coś się zmieniło? Myślę, że takich sytuacji była masa po drodze, natomiast to, co było dużym trzęsieniem ziemi, to coś spowodowało pozytywnym, że generalnie się zacząłem bardzo zmieniać życiowo, to był moment, kiedy zdecydowałem się na założenie rodziny i teraz u mnie to wyglądało tak, że mieliśmy w ogóle ślub w katedrze w Warszawie i potem się urodziła córeczka i ja byłem jeszcze takim trochę niebieskim ptakiem i ciągle sobie wyobrażałem, że to się wszystko da pogodzić i nagle przyszedł taki moment, że zrozumiałem tak bardzo, bardzo serio jakiś tam pewnego ranka przy kawie, że to jest trochę albo, albo. Albo zrozumiem moją obecną sytuację, wyciągnę wnioski i stanę na wysokości zadania. I to stanąć na wysokości zadania się stało taką jedną z moich metafor. Być gościem, który stoi na wysokości zadania, który dorósł do swojej roli. I to było coś, co było takim dużym wyzwalaczem w ogóle pozytywnych zmian również w kwestiach zawodowych i takiego podejścia do życia, gdzie powoli, chociaż to był strasznie długi proces i pewnie trwa, ale ale był taki proces też powoli jakby rezygnowania z tych swoich takich egoistycznego podejścia do życia, gdzie nawet nie wiedziałem w ogóle, że aż takim strasznym, ohydnym wręcz egoistą byłem często. Mam nadzieję, że znacznie lepiej, ale nagle sobie zacząłem uświadamiać i właśnie jaki mindset, że tak powiem, trzeba mieć, żeby na przykład być dobrym tatą. No nie? Na przykład jak zacząłem mówić, że do swoich dzieci, potem jeszcze synek przyszedł na świat i teraz w ogóle mają 11-13 lat, więc to już jest w ogóle radość dla oczu taty, ale fakty są takie, że był taki moment, że zacząłem sobie mówić jeszcze trochę żartem, że będę I will be the best daddy in the world, czyli będę najlepszym tatą na świecie. I sobie to powtarzałem i nagle pewnego dnia odkryłem, że w tej mantrze jest moja filozofia życiowa, a nie tylko jakieś zawołanie, taki jest slogan. I
ale to konsekwencje tego w całym życiu są niesłychane, bo nagle zauważyłem, że zupełnie inaczej też zaczynam powoli podchodzić do ludzi w biznesie, zaczynam ich inaczej traktować, lepiej słuchać, bo się nauczyłem słuchać dzieci. Jak ktoś ma dzieci, to wie, że to nie jest wcale ani łatwe, ani przyjemne słuchać. To jest, dla mnie to był w ogóle długi taki dosyć proces zmuszania się do tego, żeby słuchać na przykład mojej córki, która mam nadzieję, że nie będzie oglądała. Założymy jakąś blokadę od 18 roku życia. Się polskiego też uczą dobrze, ale w każdym razie tak, z moją córką odkryłem pewnego dnia, zresztą syn też, ale szczególnie ona, bo taka już się nastolatka zaczęła robić, że przychodzi na przykład ze szkoły i zaczyna, i dzieci mają tę swoją niesamowitą pewność siebie i ona na przykład mówi z taką pewnością siebie jak w jakichś rzeczach politycznych, na których się kompletnie nie zna, czy jakichś gospodarczych, ale ona mówi z takim przekonaniem i jak usiłuje na przykład z nią jakoś tam wejść w polemikę, to się jeszcze na mnie naskakuje, że ja się nie znam i w ogóle. W pewnym momencie pomyślałem tak. Coś pięknego po prostu. Tak, no ale to, możliwość trenowania sztuki argumentacji w domu. Sztuki argumentacji, ale pewnego dnia doszedłem do wniosku i to był przełomowy moment właśnie w moim stosunku do moich dzieci, ale się okazuje, że to ma głębsze konsekwencje, że po przeczytaniu chyba, nie wiem, dobrych 5 czy 10 książek o wychowaniu dzieci, potem o jakichś artykułów, doszedłem do wniosku, że to ta cała wiedza techniczna się sprowadza do jednego, mianowicie dzieci trzeba kochać, trzeba dać im miłość i tak naprawdę te wszystkie techniki, jakieś tam strategie i tak dalej mają właśnie na cel to, żeby pokazać im miłość. I teraz tak, a co jest jedną z najważniejszych jakby cech miłości? To jest właśnie umiejętność słuchania, bo każdy z nas jest dobry w tym, żeby nagadać, żeby nakrzyczeć albo w ogóle od razu przytłoczyć swoimi mądrymi argumentami, ale tak naprawdę najważniejsza rzecz to jest słuchać i w Toastmasters przecież przy okazji, tak, mamy świetną okazję, żeby się nauczyć słuchać, mamy ewaluację, prawda? I teraz ta umiejętność słuchania dzieci, gdzie zacząłem się zmuszać do tego, żeby słuchać Aleksandry, ona, właśnie zaczęliśmy spotykać w koście co tydzień, w piątki, w popołudniu, żeby właśnie mieć taki swój rytuał i ja po prostu tylko słucham. I nagle odkryłem, że z racji tego, że słucham, ona mi o wszystkim mówi. Ona mi ufa, ona wierzy, że może się wygadać. Ja zacząłem też przymykać trochę oko na te jej wszystkie polityczne, szokujące teorie na różne tematy. I zauważyłem też, że jej czasami tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, że ona wcale do tego... To było niesamowite. Nagle zrozumiałem, że ona wcale nie przywiązuje do tego takiej dużej wagi. Mówi, bo jest to ważne. Jak ja zaczynam argumentować, to się zaczyna oczywiście stawać okoniem, ale to nie jest dla niej takie ważne. Ona po prostu powiedziała to, co jej leżało gdzieś na sercu, ale chodzi tak naprawdę o ważniejsze rzeczy. I nagle się okazuje, że się dzieją niesamowite rzeczy, jak umiemy słuchać innych ludzi, jak im damy się wygadać. I, no i to odkrycie oczywiście, wiadomo, no to jak widzę, że to działa tu, to zobaczmy, jak się z moimi partnerami biznesowymi na przykład, czy to się jest, oczywiście, że się sprawdza, prawda? Więc wiadomo, i w Toastmasters jeszcze jakbym chciał się podszkolić w sztuce słuchania, to mam dziesiątki jakby okazji na każdym spotkaniu, więc wydaje mi się, że jakby no, to jest coś absolutnie rewelacyjnego. Jakby no tak, to jest taki zdecydowany game changer, który zmienia i to tak nawet odgórnie. Tutaj już się nie decyduje o tym, że to los, to po prostu... Jak umie się słuchać drugiego człowieka, to się dzieją cuda w życiu w ogóle wszędzie. Nie? To jest jakby coś, co w ogóle zaczyna inaczej życie wyglądać, inaczej jakość życia. Zaczynam też żyć życiem trochę innych, a nie swoim, co w biznesie jest podstawą, no bo ja muszę wszystkim znać moich klientów, a nie tylko swoje marzenia, co jest ważne oczywiście. Swoje myśli to też jest ważne i siebie samego jasne, ale ja muszę wszystkim znać innych, prawda? Muszę się otworzyć na innych i więc jakby dzieci mnie wychowały, szczerze mówiąc. A to niesamowite. Nie wiem, czy tutaj jest dobry moment, żeby rekomendować sobie, że teraz zapraszamy, załóżcie rodzinę, żeby odmienić swoje życie, aczkolwiek wybór. Tak, to nie, na pewno nie w celu nauczenia się słuchania, bo to nie wystarczy, ale tak, bo to jest w ogóle poczucie, to musi temu towarzyszyć poczucie takiej wewnętrznej misji, że to jest ważne i ja właśnie, I'm going to be the best daddy in the world, to jest mój ważny cel życiowy, ale
ale fakty są takie, że największe dobre rewolucje w moim życiu na ogół przynosiły właśnie takie rzeczy bardziej ze świata osobistego niż z tego biznesowego, że biznes jest super i zarobienie dużej kasy jest super i robienie dealów na dużą skalę jest super i tak dalej, ale takie jest wrażenie bardzo często, jak się zatrzymujemy, że to prawdziwe życie jest troszeczkę gdzie indziej. Tak, to są ważne rzeczy, to są rzeczy, które potrafią zająć ci 12 godzin dziennie, ale jesteś szczęśliwa, że możesz po tych 12 godzinach się zająć tym, co jest najbliższe sercu, prawda? I oczywiście biznes też powinien być bliski sercu, no bo inaczej on się jakby też nie rozwija dobrze i nie mam właściwej perspektywy, ale mi się wydaje, że te etykiety, których używamy, no nie, że sprawy zawodowe, sprawy biznesowe i sprawy prywatne nie zawsze dobrze oddają chyba to, co w życiu się liczy, że trzeba to spróbować sobie inaczej trochę zbudować tę konstrukcję. A wspominaliśmy o tym, że ważne jest to słuchanie ludzi i że, no tak, że ta umiejętność aktywnego słuchania. A przejdźmy teraz w drugą stronę na temat mentoringu. Czy podczas całej jakby swojej ścieżki, czy biznesowej, czy właśnie toastmasterowej, pojawił się ktoś, kogo mógłbyś tak nazwać właśnie mentorem? Moim? Tak, tak, twoim. Do tego, że ty byłeś czyimś, też dojdziemy. Myślę, że tak, że było parę osób, które teraz postrzegam jakby z perspektywy jako swoich mentorów. I pierwszym taką osobą, która nie była oficjalnie moim mentorem, ale którego bardzo lubiłem i dalej lubię jako mówcę, to był współzałożyciel City Limits, czyli David Salomons i postać znana tutaj w Londynie, jakby w Toastmasters. I wydaje mi się, że to, co mi on na przykład pokazał, to jedną z rzeczy, która mi bardzo zaimponowała, to jest to, jak używać historii w swoich opowieściach. I ja z racji wykształcenia, tu literatura, to potem filmoznawstwo, więc ciągle te historie były w zasadzie przed oczyma, ale z jakiegoś powodu nie uważałem, że jest sens opowiadania historii w przemówieniu, że w przemówieniu trzeba mówić o ważnych rzeczach, o systemach, o biznesie, o jakichś tam sprawach, które się liczą, o trzech jakichś krokach do czegoś, czy siedmiu ważnych zasadach, ale historia to jest takie trochę rozczochrane, trochę takie nieuporządkowane. Okay. Jakbym miał wnosić coś takiego do mowy, ale nagle jak zacząłem sam powoli, krok po kroku się odważyć, żeby zwłaszcza samemu się otwierać, prawda, bo to jest duże coś dla mnie przynajmniej, żeby zacząć opowiadać swoje też historie, no to rzeczywiście impact, jakby wpływ takiej mowy na innych jest bez porównania większy, prawda, jak zaczynam używać historii, ludzie mnie słuchają, ja też zaczynam swoją historię traktować jako coś, co nie jest tylko powodem do dumy, czy wstydu, czy czegoś tam, albo jednego i drugiego, tylko traktuję to jako coś, co jest jakby wspólnym dobrem, co możemy się tym podzielić i potem nawet mogę usłyszeć ewaluację, więc to jest takie też wyzwalające uczucie. Więc to na pewno była jedna super rzecz. Na pewno chciałbym wymienić z Polski, to z angielskiego klubu. Jeszcze jest tam bardzo ciekawa postać, jest Mark, to jest Niemiec, który niestety wrócił z Londynu do siebie, ale on był na przykład ewaluatorem jednego ze spotkań polskojęzycznych, bo my jesteśmy klubem w Londynie, Polish Club, więc my należymy do organizacji anglojęzycznych, no i mamy spotkania też czasami po angielsku. No i Mark kiedyś przyszedł nie byłem, ale słyszałem już z wielu relacji, przyszedł na spotkanie polskojęzyczne i wygłosił generalną ewaluację po angielsku. Okej. Znaczy, ciekawa rzecz, chętnie bym to zobaczył kiedyś, ale w każdym razie jakby wnioskując z różnych rzeczy, niewerbalnego pewnie głównie języka, ale też i tego, co można wyczytać, więc niesamowita sprawa. No więc jakby Mark na pewno ciekawą postacią w City Limits, ale jak przyszedłem do klubu Polish Your Polish, to wydaje mi się, że najciekawsze takie doświadczenia, choć on też nigdy nie był moim oficjalnym mentorem, ale dużo jakby zyskałem na rozmowach z Kubą Plisem, który teraz też już w Polsce mieszka, ale był długo w Londynie. I jakby rozmowy z nim właśnie, jak na przykład przygotowałem się do swojego konkursu anglojęzycznego, jakby on był osobą, która ze dwa razy posłuchała i wyraziła parę opinii.
i tak samo potem zresztą jak miałem jakiś warsztat czy coś, jakby taki, okazuje się, Kuba bardzo długo działa w Toastmasters, jest też osobą bardzo utalentowaną i też sporo sukcesów odniósł, więc jakby z tego powodu osoby, które mają taką dużą wiedzę i doświadczenie, wydają jakieś opinie, to one na ogół mają znacznie jakby większy ciężar gatunkowy. Znaczy, jak ktoś się, pewnie Kuba ma już za sobą te 10 tysięcy godzin, tak sądzę. Chłopak z takim doświadczeniem często potrafi jakby bardzo szybko złapać istotę rzeczy, no nie? Na przykład powie dużo rzeczy i one są fajne i dobre i je zapiszesz i będziesz starał się stosować, a ktoś taki ci powie na przykład jedną uwagę, która jest rewolucyjna, na przykład powie ci, nie wiem, zastosuj rekwizyt, no nie? Bo to zmieni ci totalnie temperaturę, no nie? Albo zrób coś innego, albo na przykład zacznij od nieco innego tempa, albo na przykład dodaj to, albo wiesz co, słyszałem na przykład mowę, która może nie jest podobna, ale i opowiada ci o tym, jakby wyglądała jakaś mowa inna, która zresztą wygrała coś tam w konkursie i ty nagle zaczynasz widzieć tylko połączenia i widzieć, jak mógłbyś swoją przeorganizować. I to są właśnie te momenty, kiedy wydaje mi się, jakby mi to bardzo dużo dało, żeby przyspieszyć trochę wzrost. Ale myślę, że to jest też tak, jak też patrzę na ludzi, którzy do mnie przychodzą czasami po mentoring, że jednak to jest tak, że jak idziesz do mentora, to ty musisz być już gotowy, żeby mieć super efekty. Ty musisz sam też chcieć bardzo, bardzo tego, żeby coś osiągnąć. Jak przychodzisz do mentora i to jest na zasadzie zobaczymy, spróbuj. Okay, no. Wszyscy mają mentora, u nas w klubie jest mentoring, trzeba ci przypisać mentora. Lepiej jest tak niż w ogóle, to na pewno. Nawet jak masz jeszcze niesprecyzowane jakieś tam cele, to i tak lepiej mieć jest mentora niż nie mieć, ale mi się wydaje, że przyspieszenie się zaczyna, jak przychodzisz, na przykład mówisz tak, chcę być lepszym mówcą i na przykład, ale już bardzo specyficznie, na przykład chcę tworzyć mowy, które mają lepszą strukturę, nie? Wiem, że to jest ważne, chcę dobrze zaczynać, chcę dobrze rozwijać temat, mieć świetne zakończenia. I wtedy pracujemy nad konkretną jakby umiejętnością, prawda? Mogę powiedzieć, że na przykład chcę być kimś, kto opowiada lepiej historię, albo chcę się skupić na tym, żeby moje mowy były humorystyczne. Czyli jak mam taki bardzo dokładny z tego jakby morza możliwości, jak sobie wybiorę takie jakieś elementy, których chciałem się skoncentrować, to myślę, że jakby przyspieszenie, postęp jest są znacznie szybsze, prawda? No tak, jak mamy kogoś, kto po prostu nas przeprowadzi, niż jak samemu się przeklikiwać przez różne zawiłości pathways, czy po prostu nawet samej wiedzy. To teraz moje ulubione pytanie, już ostatnie. Czy czujesz, że teraz jesteś we właściwym miejscu, czy raczej jest tak, że masz takie poczucie, że jeszcze nadal szukasz? Chciałbym, myślę, zostać w tym miejscu, w którym jestem już do końca moich dni, czyli wiedzieć, że nie do końca znalazłem to, czego szukam. Okej, okay. Zawiła odpowiedź, czyli ani tak, ani nie. Znaczy może na pierwszy rzut oka zawiła, ale z drugiej strony moja filozofia życiowa i podejście jest takie. Mam nadzieję, że to, co teraz robię, to jest to, co jest sensem mojego istnienia, w sensie znalazłem swoje powołanie, kierunek i generalnie właśnie robię to, co powinienem robić, ale na wszelki wypadek, w razie gdybym jednak nie miał racji, wolę być otwarty na to, co się dzieje, na feedback, na różne jakby te rozmaitego typu messages, które można wyczytać gdzieś z rzeczywistości, żeby jednak sprawdzać, czy to na pewno jest ten kierunek. Czyli to jest trochę tak, że wydaje mi się, że wiem, dokąd zmierzam. Znowu powrócę do linii lotniczych, że jak samolot ma zaprogramowane gdzieś tam miejsce lądowania, no ale czasami trzeba, na przykład, żeby ominąć turbulencję, trzeba skorygować trajektorię, prawda? Trzeba zmienić kierunek, czy prędkość, czy inne rzeczy, więc wydaje mi się, że wiem, co chcę już w życiu osiągnąć, ale jakby staram się
nie, broń Boże, to jest, byłaby tragedia, nie popadać w jakieś samozadowolenie, czy takie poczucie, że ja już nie wiem, nie daj Boże, wszystko wiem, albo już jestem na tyle dobry, że czegoś nie muszę, to już jest, więc jakby staram się trzymać w takiej zdrowej, że tak powiem, twórczej niepewności, prawda? Okay, takiej gotowości na jakby co, żeby... I mam nadzieję, że jestem tu, gdzie być powinienem, ale nie zamykam się na rzeczy, które mogłyby mnie przybliżyć do jakichś innych też. Tak jest, dokładnie. Dobrze, to teraz mamy taką króciutką zabawę. Czy jesteś gotowy? Okej, okay, to koty czy psy? O, rany. Koty czy psy? Psy, zdecydowanie psy, ale jakbym miał kupić, czy właśnie chyba będę musiał w końcu znowu, bo mam dobre doświadczenia z psami, ale psy, jakby, jeśli chodzi o mojego przyjaciela, ale koty mnie jednak też fascynują. Jakby to nie jest taki prosty wybór, bo na przykład mam tutaj w Londynie takie trzy koty, które się pałętają po ogrodzie i jeden z nich jest taki rudy, ładny i który mi zawsze, nie wiem z jakiego powodu, ale mam świetne historie w życiu z kotami, które są takie rudawo-białe. I teraz jak w Grecji byliśmy na wakacjach rok temu, to też pewnego, tam jest masa takich bezdomnych kotów. No i do naszego mieszkania zaczął przychodzić taki młodziutki ginger, czyli rudzielec, który po prostu przychodził, zaprzyjaźnił się z nami i nawet mu zacząłem kupować w sklepie jakieś takie jedzonko dla kotów, bo był naprawdę przyuroczy. Jak zaczynał mruczeć, to po prostu tak, że jak nie wiem, po prostu nie słyszałem takiego donośnego dźwięku wcześniej. Więc psy, ale jednak koty... Psy, ale wszystkie historie są o kotach. Rozumiem. To jednak jakiś owczarek, na przykład niemiecki, czy te golden retrievery, czy nawet kundle, bo miałem też, jak byłem mały, miałem kiedyś mi tata kundla skądś przyniósł, to po prostu no, przecudowne historie, to w ogóle właśnie, takie zwierzęce, animal, że tak powiem, powiedzenie, nie, że mam takie wrażenie właśnie teraz, że z psami to można konie kraść. Okay. Takie stwory, że naprawdę z nimi jest super zaufanie, no ale koty mają jednak dużo tego romantyzmu i takiej tajemniczości, która pociąga, trzeba przyznać. No więc tak by to trochę zabiło odpowiedź. Czyli niby psa, ale... jednak koty, w sumie koty, ale jednak psy. Dobra, możemy to zaliczyć w taki sposób. Improwizacja czy jednak przygotowanie? Obie rzeczy, to 50-50 w tym wypadku. Znaczy tak, może bardziej przygotowanie, dlatego że dobra improwizacja tak naprawdę wynika z dobrego przygotowania. Jestem wielkim entuzjastą jazzu, miłośnikiem jazzu i nawet sam kiedyś próbowałem wokalu jazzowego i jak wiadomo, najlepsze improwizacje to jest też efekt lat pracy. To są rzeczy, które mają strukturę, są zaplanowane, mają jakieś rzeczy, mają przebieg swój, prawda, mają swój proces, więc przygotowanie chyba bym bardziej jednak... Okej. To lato czy zima? Nie lato. Jesteśmy zgodni. Serce czy rozum? Też bym postawił blisko jedno i drugie. To jest trudne pytanie, bo serce dla mnie to są oczywiście uczucia, ale to są też i te rzeczy z pogranicza intelektu i emocji, gdzie w zasadzie, no, może teraz trochę nieprecyzyjnie to mi się wydaje, ale mam takie wrażenie, że tak. Przez większość życia, może inaczej, przez większość życia uważałem, że rozum powinien zawsze jakby dominować ponad wszystkim i trzeba emocje chować. Takie pewnie typowo wychowanie typowe dla facetów gdzieś tam. Ale przez lata się nauczyłem, że serce jest czasami bez porównania lepszym jakby drogowskazem. I nie chodzi tylko o serce w rozumieniu miłości romantycznej, ale chodzi o serce w rozumieniu jakby umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza długofalowych, widzenia konsekwencji, czy liczenia się z różnymi innymi elementami, więc mnie się wydaje, że żeby na przykład mieć dobrej jakości, dobre życie, to trzeba umieć w tak samo dobry sposób używać obu tych rzeczy. Jakkolwiek, jakbym był przyciśnięty do muru, tak na przykład, że nie kolego, tak jak z psami albo, totalnie. Albo, to mi się wydaje, że troszeczkę rozum
przedkładał ponad serce, dlatego że jak się tak dobrze zastanowimy nad naszymi, zwłaszcza najtrudniejszymi decyzjami, to na ogół na samym końcu tego skomplikowanego procesu był jednak jakiś ośrodek dowodzenia. Było jakieś ostateczne takie ja, które mówiło na przykład, że mnie samemu, no, mamy takie dialogi, nie, wewnętrzne, że ale się mylisz, nie, to nieprawda. I to jest to ja, które jest tak jakby być może manifestacją tego mojej najwyższego rodzaju świadomości, które gdzieś tam przejmuje dowodzenie nad wszystkim. Mi się wydaje, że to jest najczęściej głos, który może wynikać z serca, ale dobrze jest jednak polegać na takich kwestiach, które ma się przemyślane dobrze na przykład, prawda? Czyli na przykład chciałbym dać z serca coś komuś, ale moje serce na przykład w danym momencie jest totalnie obojętne albo jest zupełnie w innym miejscu czy coś tam, ale podjąłem decyzję na przykład, że będę dawał, weźmy taki przykład dawania na dobroczynność. Na przykład jeśli podejmę decyzję, że będę 10% miesięcznie dawał na jakieś przytułki, na chore dzieci, czy nawet na psy i koty, cokolwiek uważam za bliskie mojego sercu, to czasami się zdarza tak, że sobie myślę, no ale ten, serce mi mówi co innego, nie, no bo teraz ten miesiąc jest chudy, albo może powinienem odpuścić, ale jak podjąłem decyzję, że będę dawał, to jest to decyzja bardzo rozmowa, prawda? To jest coś, co jest moją racjonalną decyzją, że będę 10% dawał i wtedy to ten rozum tak de facto stoi na straży przestrzegania moich wartości, prawda? Jak się spotykałem z dziećmi i się zmuszałem do tego, żeby siedzieć i słuchać, nie otwierać buzi, po prostu siedź, słuchaj, nic nie mów, nie wychylaj się z tymi swoimi super mądrymi radami, daj im się wygadać, nie? To też był mój rozum, prawda? Najpierw było serce, bo zrozumiałem, że oczywiście, że trzeba im dać miłość, a skoro miłość, to trzeba umieć słuchać i tak dalej, ale potem to rozum dał na straży jakby egzekucji tego programu. Okay. Czyli bardziej w stronę rozumu. Tak, trzeba oba, ale jednak. Okej. Okay. I ostatni, góry czy morze? O wow, znowu to samo. O wow, nie wiem, kurczę, obie są piękne. Teraz lecimy na Korfu, tam jest jedno i drugie, więc to chyba... Ale w taki sposób odpowiedziała jedna z prelegentek, czyli właśnie morze w górach, tak? Chyba w taki sposób. Dokładnie. To jest najlepsze połączenie, prawda? Mieć tę przestrzeń niewiarygodną, ale jednocześnie też odwrócić się od gdzieś tam horyzontu i zobaczyć też te majestatyczne, piękne góry. Jedno i drugie zdecydowanie. Tak, może, jeżeli taka odpowiedź jest, liczy się, to tak. To ja bym wybrał morze, góry nad morzem na przykład. Okej, okay. No, jak najbardziej. Tutaj wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Dobrze, to teraz takie dwie minutki dla ciebie. Możesz kilka rzeczy. Możesz powiedzieć coś jeszcze dla potencjalnych uczestników, którzy przyjdą na twój warsztat. Możesz pozdrowić swój klub jakiś macierzysty, a możesz pozdrowić kogoś tak po prostu. Więc takie twoje dwie minutki. No skoro to jest konferencja Toastmasters, to myślę, że to jest doskonała okazja, żeby pozdrowić moich przyjaciół i członków Polish Your Polish, którego miałem zaszczyt być przez ostatni rok prezydentem. Jesteście kochani, wspaniali, wyjątkowi i wszyscy, którzy przychodziliście i przychodzicie na spotkania, robicie wspaniałą robotę i właśnie tutaj często mój rozum mi mówi, żeby pójść gdzie indziej, a to serce mnie często prowadzi z powrotem na spotkania naszego klubu, więc na pewno pozdrowienia serdeczne dla obecnej rady, obecnej pani prezydent i wszystkich członków. No i oczywiście dla anglojęzycznego klubu, czyli dla City Limits, tam polskojęzycznych członków nie ma. Rozumiem, że to jest konferencja polskojęzyczna, więc przynajmniej po polsku też przekażę uznania ogromne i też podziwu dla wielu lat rewelacyjnej pracy, trzymania wysokiego poziomu, dużej otwartości i tego, że w tym klubie ludzie się doskonale czują, niezależnie skąd przychodzą i jakie mają swoje plany zawodowe, więc na pewno te dwa kluby, City Limits i Polish Your Polish, pozdrawiam i jestem wdzięczny za te wszystkie lata, to wszystko, co mi się czasami dosłownie w pocie czoła
dało wypracować, warto było i no, obiecuję sobie jeszcze więcej w przyszłych latach, mam nadzieję, jeszcze więcej super okazji do poćwiczenia i też budowania dobrych relacji. Świetnie. To ja dziękuję Ci bardzo, bardzo za ten czas poświęcony, za wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że osobom, które gdzieś oglądają to wideo, też to przybliży Twoją sylwetkę jako prelegenta i dzięki temu jeszcze bardziej tak świadomie wybiorą warsztat, na który będą chcieli pójść. Ja Wam bardzo dziękuję i dziękuję również Tobie. Do zobaczenia na konferencji.